Za nami kolejny wrześniowy piłkarski weekend. Liderująca zmaganiom okręgowym w katowickiej grupie czwartej Unia Strzemieszczyce w szóstej kolejce na własnym boisku, zwyciężając efektownie 7-1, zdeklasowała drużynę Orła Brzeziny Śląskie. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Piotra Pierścionka po tej kolejce samodzielnie prowadzą w tabeli rozgrywek o 3 punkty, wyprzedzają swojego najbliższego przeciwnika, Górnika Wojkowice, który ulegając rezerwom Zagłębia Sosnowiec doznał pierwszej w tym sezonie porażki. Druga z dąbrowskich drużyn występująca na szczeblu okręgowym, Tęcza Błędów, po 3 porażkach z rzędu tym razem zdobyła cenny punkt. Na wyjeździe w Nakle Śląskim podopieczni Radosława Orłowskiego zremisowali z drużyną Orła 1-1. Mecz przebiegał w pierwszej połowie, był wyrównany. Najpierw miała swoje szanse drużyna gospodarzy, później my mieliśmy swoje szanse w końcówce pierwszej połowy i zasłużenie ten mecz w pierwszej połowie zakończył się remisem 0-0. Obie drużyny miały dużo szczęścia. Przy tych sytuacjach oczywiście dużo szczęścia mieli bramkarze. W drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie, zrobiliśmy 2 zmiany, ruszyliśmy mocno na drużynę z Nakła, strzeliliśmy bramkę po znakomicie wykonanym rzucie rożnym. No i mieliśmy 30 minut czasu do końca spotkania i tak naprawdę gdybyśmy zdobyli drugą bramkę z dogodnych sytuacji, które stwarzaliśmy, no to jakbyśmy, jak to mówią, zgasili świeczkę i byłoby 2-0 i byłoby po meczu 3 punkty pojechały do Błędowa. Natomiast no w 85 minucie drużyna gospodarzy przerwała znakomitą akcję, na którą nie ma mocnych, po prostu zrobili co do nich należało. Świetnie się zachował się napastnik polu karnym, strzelił bramkę na 1-1. No i w tym momencie mecz jeszcze trwał, te 5 minut, te 7 minut. Próbowaliśmy jeszcze stworzyć dwie doskonałe okazje, ale niestety mecz zakończył się remisem. Przed meczem remis wziąłem w ciemno, po meczu był lekki niedosyt, ale szanujemy ten punkt. W sosnowieckiej A-klasie najciekawiej zapowiadał się derbowy pojedynek w Ząbkowicach, gdzie naprzeciw miejscowej Unii stanęła drużyna z Ujejsca. Niewątpliwie na przebieg meczu wpływ miał nieprzerwanie padający deszcz, który mocno utrudniał grę obu dąbrowskim ekipom. Niemniej jednak było to ciekawe spotkanie, w którym nie brakowało twardej walki o każdą piłkę oraz podbramkowych sytuacji, z których 2 zakończyły się celnymi trafieniami autorstwa podopiecznych Michała Chmielowskiego. Wydaje mi się, że staraliśmy się tą grę od pierwszej minuty prowadzić. Pogoda nie sprzyjała jednej i drugiej drużynie, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak jak na ten poziom, to szczególnie w tej drugiej połowie udało nam się skonstruować kilka ciekawych akcji i wydaje mi się, że mimo grząskiego boiska i tego rzęsiście padającego deszczu, chłopcy w tej drugiej połowie zaprezentowali kilka fajnych akcji. No i cieszę się, że przede wszystkim, że na tym trudnym terenie wytrzymali motorycznie i praktycznie do tej 90 minuty byliśmy przy tej piłce, próbowaliśmy coś skonstruować. Mecz walki toczył się głównie w środku pola. Straciliśmy dwie bramki po stały fragment gry. Co można powiedzieć? Można powiedzieć, że przegraliśmy mentalnie, bo ten mecz mógł się skończyć równie dobrze remisem albo naszym zwycięstwem, ale jednak to chyba zespół z Ujejsca bardziej chciał i strzelił dwie bramki. A co do naszej serii porażek, to sami się zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. Ale tak mówiliśmy zawodnikom, jedynym lekarstwem są treningi na to. Trzeba popracować w tygodniu, żeby wyjść z tego dołka, bo mówię, każda kolejna porażka nas pogrąża i jest coraz ciężej. Ale nie poddajemy się, nie możemy się poddać i w treningu będziemy się przygotowywać, żeby wyjść z tego dołka. Trzecia z dąbrowskich drużyn, występująca w tej samej A-klasie, Przemsza Okradzionów, po raz 5 w tym sezonie z boiska schodziła pokonana. Tym razem w Kroczycach podopieczni Kamila Piętki ulegli faworyzowanej drużynie Skalniaka 3-0. W B-klasie, będący na szczycie tabeli, zespół RKS-u Zagłębie odniósł kolejne 6 z rzędu zwycięstwo. W minionej kolejce zawodnicy Łukasza Szymańskiego na własnym boisku przekonująco pokonali inną dąbrowską drużynę, Zagłębiaka Tucznawa 2-0. 6 zwycięstwo, wygraliśmy z Tucznawą 2-0 i Tucznawa wydaje się najcięższym przeciwnikiem, z jakim do tej pory graliśmy, ale na boisku tego nie było widać, bo jednak pierwsze 45 minut w naszym wykonaniu to był najlepszy fragment gry podczas tego sezonu. W drugiej połowie tempo meczu troszeczkę już siadło, ale mimo to stać nas było na jeszcze jedną bramkę. Tucznawa praktycznie nie istniała w tym meczu. Pod każdym względem prezentowaliśmy się lepiej. Dopisaliśmy kolejne 3 punkty. Niestety po dobrym starcie w rozrywkach kolejnej wysokiej porażki, tym razem na własnym boisku, doznał zespół Promienia Strzemieszyce Małe.
ulegając u siebie 0-4 rezerwą Łazowianki Łazy. Podopieczni Artura Dużyńskiego potwierdzili, że są drużyną, którą w najbliższym czasie czeka wiele pracy na treningach. Również porażki, ale w najniższym z możliwych piłkarskich wymiarów doznała prowadzona przez Damiana Drużdża drużyna KS Mydlice, która po efektownym zwycięstwie w poprzedniej kolejce, tym razem z wyjazdu do Giebła, powróciła na tarczy po przegranej z miejscową drużyną 1-0. Mecz z gatunku tych do jednej bramki. Bardzo ciężki, dużo walki, pojedynków 1-1, dużo stałych fragmentów gry, gdzie drużyna Giebła, wykorzystując swoje atuty, przede wszystkim małe boisko, miała mnóstwo tych stałych fragmentów. Włączali się za każdym razem trzech wysokich obrońców. Ocena mojej drużyny. Bardzo dobrze zagraliśmy taktycznie. Wszystkie założenia, jeśli chodzi o zadania defensywne, zostały wykonane. Tak jak mówię, nic z tych stałych fragmentów nie wyniknęło. Drużyna Giebła męczyła się. My mieliśmy swoje sytuacje, groźne kontry. Jeden rzut wolny w drugiej połowie z 25 metrów po problematycznym rzucie wolnym, gdzie zawodnik drużyny Giebła położył się, moim zdaniem, wielu też z moich zawodników, na krzyk. Uderzony w punkt, piłka skozłowała, mokra murawa, cały czas padało. Minęło kilku obrońców obok muru. Mój bramkarz był bez szans. Po tej bramce drużyna moja się nie załamała, dalej graliśmy. Koniec końców, w ostatniej minucie meczu, tuż przed gwizdkiem, mieliśmy sytuację z tych gatunków stuprocentowych, gdzie mój zawodnik, wychodząc do wrzutki, miał piłkę na 5 metrze na środku bramki. Niestety nie uderzył tak, jak chciał, prosto w ręce obrońcy. Bramkarza, przepraszam. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że spotkanie rezerw Unii Strzemieszyce z Olimpią Włodowice, zaplanowane na niedzielę, nie odbyło się ze względu na ulewny deszcz, który znacząco przyczynił się do pogorszenia stanu murawy boiska.